Sławomir Jakubowski w 2018 roku uległ prośbie Fundacji Dziedzictwo Suwalszczyzny i podarował jej 82 używane opony, z których miał powstać permakulturowy ogród. Ogród powstał, jednak na skutek interwencji inspektorów ochrony środowiska po niespełna 2 latach istnienia, w grudniu 2020 roku, fundację zmuszono do dokonania jego rozbiórki. Sprawa, która z logicznego punktu widzenia winna się wówczas zakończyć, okazała się piekłem dla suwalskiego wulkanizatora. 7 grudnia 2021 roku dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, Anna Krzysztopik, w imieniu marszałka województwa podlaskiego podpisała decyzję nakładającą na suwalskiego przedsiębiorcę 1 128 604 zł opłaty za rzekome składowanie odpadów na jednej z działek położonych w starym folwarku, miejscowości znajdującej się w Figierskim Parku Narodowym. W decyzji zobowiązano Sławomira Jakubowskiego również do zapłacenia odsetków. Jak wyliczył pełnomocnik Jakubowskiego, mecenas Daniel Lisowski, każdego dnia zobowiązanie główne rosło o 510 zł i 19 groszy. Zszokowani Jakubowscy już 3 stycznia 2021 roku zaskarżyli decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku. Pełnomocnik przedsiębiorcy, mecenas Daniel Lisowski, zarzucił tej decyzji 6 naruszeń prawa o postępowaniu administracyjnym. Kolejne 6 zarzutów dotyczyło naruszania prawa ochrony środowiska. Następne 2 naruszały przepisy ustawy o odpadach. Ostatni zarzut dotyczył naruszenia artykułu 2 Konstytucji. Łącznie 15 zarzutów. Białostockie SKO przez 3 miesiące milczało. Wreszcie w ostatnim dniu marca 2022 roku, po blisko 3 miesiącach rozpatrywania skargi, SKO w składzie Dominik Kościuk, Sławomir Ignatowicz i Dorota Sawoniuk marszałkowską decyzję utrzymało w mocy. Jakubowscy skorzystali z przysługującego im prawa i zaskarżyli decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Do dnia rozprawy, to jest 12 października 2022 roku, zobowiązanie, którego żądał Urząd Marszałkowski, urosło do kwoty 1 383 922 zł. Jeżeli są tu względy Państwa, argumenty, przyzna Wam rację, czy dla Was zacznie się to wierzyć? Myślę, że tak, wrócimy z dalekiej podróży. Ta skarga podnosi szereg zarzutów, które tutaj też już wcześniej w odwołaniu były podnoszone w decyzji pierwszej instancji. Przede wszystkim wskazuje pan skarżący w tej skardze na naruszenie szeregu przepisów, zarówno przepisów postępowania, jak i przepisów prawa materialnego. Zaczynając od tych pierwszych, to te przepisy postępowania, które miały być naruszone działaniem organów w tej sprawie, to jest artykuł 80 KPA, poprzez przekroczenie granicy swobodnej oceny dowodów. Tutaj w ocenie skarżącego organ chociaż ustalił, że te opony miały być wykorzystane do budowy ogrodu permakulturowego zgodnie z techniką Airship. Mimo to uznał, że składowanie tych opon i ewentualne ich wykorzystanie do budowy takiego ogrodu będzie stanowiło zagrożenie dla człowieka lub środowiska i że działaniu skarżącego można przypisać właśnie znamiona pozbycia się odpadów na terenie Parku Narodowego. Kolejne zarzuty dotyczą naruszenia artykułu 8 KPA w związku z artykułem 7 i artykułem 293 ustęp 4 punkt 2 Prawa Ochrony Środowiska oraz artykułu 2 Konstytucji poprzez prowadzenie postępowania w tej sprawie z naruszeniem zasady budzenia obowiązku, właśnie budzenia zaufania obywatela do władzy publicznej poprzez naliczenie tej opłaty za okres 1060 dni, który to nie uwzględnia, że do dnia 30 grudnia 2020 roku te opony pozostawały na nieruchomości legalnie, ponieważ no, te pierwotne decyzje
prowadzone właśnie w wyniku postępowania organów. Wynikało z nich, że te opony mogą być wykorzystane jako budulec właśnie budowy takiego ogrodu. Następnie został wyznaczony odległy termin na ich usunięcie. Później, gdy właśnie zaistniała materialna podstawa prawna do naliczenia tej opłaty, to w ocenie skarżącego tutaj miał miejsce odzysk, a nie składowanie opon. A za odzysk bez pozwolenia nakładana jest administracyjna kara pieniężna, a nie opłata podwyższona za korzystanie ze środowiska. Więc tutaj ten zarzut też dotyczy właśnie rodzaju zastosowanej opłaty, a nie kary administracyjnej. Kolejne zarzuty dotyczą naruszenia przepisów artykułu 7, 77, paragraf 1 i 2 KPA poprzez nieprzeprowadzenie postępowania dowodowego w przedmiocie ustalenia, czy opony wykorzystane do budowy ogrodu rzeczywiście stanowiły jakiekolwiek zagrożenie dla człowieka lub środowiska. Kolejny zarzut dotyczy naruszenia artykułu 7a, paragraf 1 KPA poprzez jego niezastosowanie w sprawie nierozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych co do treści normy prawnej na korzyść skarżącego, podczas gdy przedmiotem postępowania administracyjnego w tej sprawie właśnie było nałożenie na stronę obowiązku, a istniały wątpliwości, czy w tej sprawie będą miały w ogóle zastosowanie przepisy dotyczące obciążenia skarżącego opłatą za korzystanie ze środowiska. Kolejny zarzut dotyczy naruszenia artykułu 9a KPA poprzez jego niezastosowanie w sprawie brak należytego i wyczerpującego poinformowania skarżącego w trakcie kontroli, jaka miała miejsce w lutym 2018 roku, że może być wobec niego wszczęte postępowanie w przedmiocie nałożenia na niego opłat za korzystanie ze środowiska. Kolejny zarzut naruszenia artykułu 12 KPA poprzez jego niezastosowanie w sprawie wszczęcie postępowania w przedmiocie obciążenia skarżącego opłatami za korzystanie ze środowiska po ponad 3 latach od powzięcia informacji, że to skarżący dokonał przekazania opłat na rzecz fundacji, która nie posiadała stosownego zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Tak, to tyle co do zarzutów naruszenia przepisów postępowania. Kolejne zarzuty stawiane przez Sławomira Jakubowskiego i jego pełnomocnika, mecenasa Daniela Lisowskiego, dotyczyły naruszenia przez organ wydający decyzję przepisów prawa o ochronie środowiska, co zaskutkowało naliczeniem drakońskiej kary. Wnoszę o to, żeby decyzje zarówno SKO, jak i marszałka województwa podlaskiego zostały uchylone bądź unieważnione z uwagi na rażące naruszenie prawa. I tak jakby streszczając istotę sprawy, należy zauważyć, że niniejsza sprawa jest doskonałym przykładem, jak źle zastosowane prawo może oddziaływać negatywnie na człowieka, na przedsiębiorcę, jak może go zniszczyć. Bo istotą niniejszej sprawy nie jest jakby nie jest to, że organ zastosował te przepisy, które powinien zastosować, tylko to, że nie wziął pod uwagę całokształtu stanu faktycznego i właściwych przepisów prawa. Bo proszę, Wysoki Sądzie, zauważyć, że bezspornym w niniejszej sprawie jest stan faktyczny. A żeby prawidłowo osądzić i ocenić tą sprawę, trzeba sięgnąć do podstaw, do ustalenia stanu faktycznego, a mianowicie co stało się z tymi odpadami. I paradoksalnie organ, zarówno marszałek województwa podlaskiego, jak i samorządowe kolegium odwoławcze nie kwestionuje ustaleń stanu faktycznego i wprost w wydanych decyzjach przyznaje, że te opony finalnie zostały użyte jako budulec, jako element tego ogrodu permakulturowego, który finalnie tam powstał. Ja tutaj, żeby nie być gołosłownym, też zacytuję jakby decyzję zarówno marszałka województwa podlaskiego, jest to strona 14. Cytat. Organ nie neguje faktu, iż opony mogły zostać wykorzystane przez fundację do budowy ogrodu permakulturowego, ale podkreślenia wymaga, że fundacja musiała wcześniej uzyskać wymagane zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Drugi cytat.
Zatem opony mogły zostać użyte przez fundację w ogródkach po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia, którego to nie posiadała. W dniu 6 czerwca 2019 roku przeprowadzono kolejne oględziny na terenie na działce numer 285/8 w miejscowości Stale Folwark w obecności Michała. Podczas oględzin w terenie ustalono, że opony zostały zagospodarowane do utwardzenia nabrzeży stawu oraz przysypane warstwą ziemi w celu założenia ogrodów, co stwierdzono i udokumentowano w protokole oględzin. To nie jest kwestionowane przez zarówno marszałka województwa podlaskiego, ani przez SKO. I tutaj trzeba jakby odnieść się do przepisów prawa już na tym jakby etapie, zacytuję, bo sprawa rzeczywiście jest kontrowersyjna, bo za 82 opony, ja też to na dzień dzisiejszy w Wysoki Sądzie przeliczyłem, pan Sławomir Jakubowski musi ponieść opłatę w wysokości łącznie z odsetkami wyliczonymi na dzień dzisiejszy, na 12 października 2022 roku. Jest to kwota 1 383 922 zł. W tej sprawie kwota dzienna samych odsetek, bo tutaj są te odsetki podwyższone, czyli odsetki odpowiadające odsetkom podatkowym, to jest kwota 510 zł 19 groszy dziennie. Taka jest jakby konsekwencja zastosowania złego przepisu prawa. Konsekwencją dla pana Sławomira obowiązku finalnego zapłacenia takiej kary, gdzie organ mówi, że ona nie podlega żadnej limitacji, jest to, że pan i jego rodzina bankrutuje. Bo też jakby znamienne jest to, że przedsiębiorstwo, które od 30 kilku lat prowadzi pan Sławomir, jest przedsiębiorstwem rodzinnym, gdzie pracuje pan Sławomir jako właściciel, jego żona, jego córka, jako zięć i w tym zakładzie też jakby zakład jest połączony z częścią mieszkalną, czyli oni też tam mieszkają, więc zapłata takiej kary, sprzedaż całego majątku powoduje to, że cała rodzina idzie na bruk. I to wynika z niewłaściwego zastosowania przepisów prawa. Ja tutaj, Wysoki Sądzie, w tym miejscu zacytuję wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest to 2 OSK 1979/09, gdzie sąd ten wskazał, że użycie odpadów dla celu rekultywacji byłoby odzyskiem, a nie składowaniem, i z tego tytułu nie mogłaby być ponoszone opłaty podwyższone w rozumieniu tam opłaty podwyższone za korzystanie za środowisko. Analogicznie w niniejszej sprawie użycie opon w celu budowy ogrodu byłoby odzyskiem, a nie składowaniem, więc z tego tytułu nie mogą być ponoszone opłaty podwyższone. I tutaj, Wysoki Sądzie, ja się odwołam do przepisów, ale do przepisów ustawy o odpadach, gdzie jest definicja legalna odzysku, co rozumiemy jako odzysk. Jest to właśnie artykuł 3, ustęp 1, punkt 14. Odzysk. Rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce. Przecież to, co się stało z tymi 82 oponami, jest dokładnie wpisuje się w definicję legalną odzysku. W tym stanie faktycznym mówimy o odzysku i jak najbardziej dopuszczalnym i przez przepisy prawa, a mianowicie przez ustawę o odpadach i przez rozporządzenie z 11 maja 2015 roku, co potwierdza cytowany przeze mnie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego 2 OSK 1979/09. Tak już jedno zdanie na koniec, już przerabiając tą sprawę, człowiek jeżdżąc po Polsce zupełnie inaczej patrzy na opony. Jak się jeździ i się widzi tych rolników, gdzie mają te kilkadziesiąt opon, te pryzmy kiszonkowe wyłożone, ja sobie zadaję pytanie. Co powinien badać organ? Bo organ powinien powiedzieć tak, aha, mamy te rozporządzenie, jest zabezpieczenie pryzm kieszonkowych i powinien badać, czy taki rolnik posiada zezwolenie, a nie nakładać opłatę podwyższoną. Bo to są dwie drogi postępowania, bo
idąc, to jest dobry, bardzo wysoki sądzie przykład, bo idąc, idąc to, co obywatel widzi na co dzień, czyli tych rolników obkładających, no to tutaj marszałek województwa podlaskiego powinien powiedzieć: nie, nie, panie rolniku, pan wcale nie odzyskujesz tego w procesie R11, tylko na tych swoich kiszonkach z kukurydzy pan składujesz te opony i nakładam opłatę podwyższoną, bo to jest kwestia podejścia, czy to jest odzysk w świetle ustawy, czy to jest składowanie, no bo jak coś leży na czymś, no to ja równie dobrze mogę powiedzieć, że ja to składuję. W definicji jakby językowej, logicznej, jak najbardziej się zgadza, więc czym innym jest wykorzystanie, bo to tak naprawdę, nie wiem, mogą być ogródki przydomowe, ogrody zoologiczne, gdzie też te małpy huśtają się na oponach i to też jest składowanie? Nie, to jest odzysk. Gdyby organ pierwszej instancji chciał prawidłowo zastosować przepis prawa, a organ drugiej instancji, czyli SKO, zbadać merytorycznie zarzuty i materialno-prawne podstawy tej decyzji, to te decyzje zupełnie powinny być inne. No bo też zarzutem do SKO, a jakby ja też rozumiem, że sąd administracyjny jest sądem prawa, wyłącznie sądem prawa. Nie apeluję tutaj do jakiejś zasady współżycia społecznego, cytuję tylko i wyłącznie stan faktyczny i przepisy prawa. I skarżymy tutaj decyzję samorządowego kolegium odwoławczego. W tym miejscu może wtrącę, ja się pytam, dlaczego na te zarzuty samorządowe kolegium odwoławcze nie odpowiedziało ani w wydanej decyzji, bo to jest zarzut. Moim zdaniem sąd nie ma nawet możliwości skontrolowania w procesie stosowania prawa, w procesie wydawania wyroku, jakby logiki wydania decyzji przez SKO, bo w decyzji SKO nie ma merytorycznego odniesienia się do zarzutów stawianych w skardze do SKO. Jest w zasadzie powtórzenie argumentacji z decyzji pierwszej instancji. I ja zadaję pytanie w zasadzie retoryczne. Jeżeli mamy do czynienia ze sprawą, która może doprowadzić do bankructwa całej rodziny i organ ma tego pełną świadomość, bo od jakiegoś czasu kierowane są też media do organu, zadają pytania, wyjaśnienia, jakieś interpretacje poselskie. Ja się pytam, dlaczego w tak ważnej sprawie nie widzimy dzisiaj po drugiej stronie chociaż przedstawiciela organu, czyli władzy państwowej, tak? Czy to jest brak odwagi, czy to jest brak argumentów, czy to jest w ogóle zwykłe nieposzanowanie obywatela? Ta kara jest naliczona, jak tutaj w sprawozdaniu słyszeliśmy, za 1060 dni, gdzie z tych 1060 dni, większość tych dni te opony funkcjonowały jako w świetle prawa, jako legalny budulec. W świetle ostatecznych i prawomocnych decyzji. I Wysoki Sądzie, teraz jeszcze przejdę pokrótce do trzeciego wątku tej całej sytuacji, a mianowicie to już tutaj pewnie pan mecenas od rzecznika MŚP więcej o tym powie, ale dopiero na tym etapie dowiedzieliśmy się, że Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska już 30 sierpnia 2018 roku skierował do Marszałka Województwa Podlaskiego Departamentu Ochrony Środowiska wprost pismo, wniosek o tym, że należy rozważyć, czy nie powinna być wydana decyzja ustalająca wysokość opłaty podwyższonej. W 30 sierpnia 2018 roku. Więc pytanie, jakby przechodząc do zasad postępowania, już pomijam informację, dlaczego organ wydawał tą decyzję przez 3 lata, gdzie istotą jakby kara wynika przede wszystkim z tego, że ile dni te opony były na danym terenie. Gdyby te postępowanie zgodnie z dyrektywami postępowania administracyjnego było wszczęte od razu, nie mielibyśmy do czynienia w ogóle z tą sytuacją. Do postępowania wraz ze Sławomirem Jakubowskim i jego pełnomocnikiem przystąpił ramię w ramię Urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Reprezentował go mecenas Mateusz Wasilewski z biura terenowego w Białymstoku. Okoliczności tej sprawy nie są aż tak jednoznaczne, jak to wynika pierwotnie z całego materiału dowodowego, który został zebrany, przedstawiony i jak również udostępniony również rzecznikowi.
Kwestie tutaj, przede wszystkim jakby argumenty i zarzuty, które zostały podniesione przed SKO, one zostały w całości pominięte, argumentacja jest powielona, więc nie będę jakby tutaj opierał się na tym. Natomiast co jest z naszego punktu najistotniejsze? My podnosiliśmy przede wszystkim zarzuty formalne, bowiem rzecznik jest tutaj również takim bezpiecznikiem wobec mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w tym wypadku wobec mikroprzedsiębiorcy, który został, można powiedzieć, z aparatem państwa przytłoczony, wręcz zmiażdżony. Bowiem mamy tutaj oto taką sytuację, że termin tej sprawy, tak jak pan mecenas wskazał, postępowanie w sprawie nałożenia tej opłaty winno być co najwyżej wszczęte, jeżeli miałoby dojść do tego, już na etapie, na początku 2018 roku. Tudzież organy powiatowe, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, delegatura w Suwałkach informowała pierwszymi dokumentami z lipca, natomiast oficjalnie wystosowała pierwsze pismo, w którym składała taką informację do marszałka województwa podlaskiego o tym, że postępowanie w zakresie wszczęcia postępowania o nałożenie opłaty podwyższonej powinno być wszczęte wobec już w sierpniu 2018 roku. Od tego momentu w obrocie prawnym nic jakby się nie działo, jeżeli chodzi tak o skarżącego. Dopiero z chwilą wszczęcia postępowania z urzędu, tudzież w połowie, koniec sierpnia 2021 roku, skarżący otrzymuje informację, dowiaduje się, że wobec niego jest prowadzone postępowanie. Natomiast co się działo w tym okresie pomiędzy? I w ocenie rzecznika ma to generalne, jak nie najistotniejsze znaczenie dla tego postępowania, bowiem mamy tutaj w tym wypadku do czynienia ze sztucznym, można tak rzec, napompowaniem tej opłaty. Rzecznik, który czuwa od instytucja rzecznika i rzecznik, który został powołany od 2018 roku, czuwa nad przestrzeganiem konstytucji biznesu i podstawowych zasad, które wynikają z prawa przedsiębiorców, a w tym wypadku bezwzględnie mamy z naruszeniem co najmniej kilku zasad podstawowych z prawa przedsiębiorców. Zarówno zasady uprzedniego informowania. To jest tak istotne w tym znaczeniu, że organy od samego początku, pomimo tego, że nie informowały się nawzajem o swoich działaniach, ostatecznie przekazały stosowne dokumenty. Nigdy nie informowały przedsiębiorcę o konsekwencjach, jakie mogą wywrzeć te działania i zgodę. Gdyby przedsiębiorca nie przyjął mandatu, gdyby fundacja nie przyjęła mandatu, cały czas byśmy mieli wątpliwości w tych postępowaniach. Natomiast w ocenie przedsiębiorcy przyjęcie tych kar kończyło całe postępowanie. Natomiast również bardzo istotne jest to zasada pogłębiania zaufania do władzy publicznej. Czy my mamy tutaj w tym momencie do czynienia, pomimo tego, że wójt gminy Suwałki, który na samym początku zachował się w sposób dwukrotnie dokonywał oględzin, oceny, nigdy też nie miał tak na dobrą sprawę możliwości obrony swoich racji, bowiem z przyczyn formalnych ta decyzja została uchylona, wyłączona z obrotu i nie miał innej możliwości, jak wydanie decyzji, która nakładała obowiązek usunięcia odpadów, ale nie na przedsiębiorcę, tylko na posiadaczy tych odpadów, tudzież fundacji, a tak na dobrą sprawę właścicieli nieruchomości, którzy się zgłosili do przedsiębiorcy, aby to on usunął. Co zresztą Jakubowski uczynił, ale tym argumentem pan Sławomir przed sądem nie posłużył się ani razu. Ze składem orzekającym podzielił się jedynie krótkim oświadczeniem. W moim przypadku 4 lata zostały do emerytury. Myślałem, że będzie można się cieszyć już wnukami tego. Tak absurdalny jakieś posunięcie urzędników, którzy jak słyszę, nie dopilnowali, nie dograli do końca sprawy. Dla nas to będzie porażka. I nie tylko dla mnie, ale i dla moich też pracowników, całej rodziny. Sąd, zważywszy sprawę i argumenty, po kilkudziesięciominutowej naradzie ogłosił wyrok. Po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 12 października 2022 roku sprawy ze skargi Sławomira Jakubowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Gumi Express, zakład usługowo-handlowy Sławomir Jakubowski w Suwałkach,
na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 31 marca 2022 roku o numerze podanym w przedmiocie wymierzenia opłaty podwyższonej z tytułu pozbycia się odpadów w 2018, 2019 i 2020 roku na terenie nieruchomości położonej w miejscowości Stary Chorwat. Po pierwsze, uchyla zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku z dnia 31 marca 2020 roku, 2022 roku oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 7 grudnia 2021 roku o numerze podanym. Po drugie, zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku na rzecz skarżącego Sławomira Jakubowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gumi Ekspres, Zakład Usługowo-Handlowy Sławomir Jakubowski w Suwałkach, kwotę 22 104 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Orzeczenie nie jest prawomocne. Jego ustne uzasadnienie wygłosił sędzia sprawozdawca. Bezlitośnie wypunktował błędy, jakich dopuściły się dwie państwowe instytucje. Tutaj zważywszy na całokształt tej sprawy, te wszystkie okoliczności, które miały miejsce z tą sprawą, z postępowaniem w tej sprawie organów, też wydanymi decyzjami, powodują, że tak naprawdę tutaj no, organy, które te decyzje uchylone dzisiaj przez sąd wydały, przede wszystkim nie odpowiedziały na dwa podstawowe pytania, czy ewentualnie przeczą sobie w tych decyzjach. Po pierwsze, jaka czynność generalnie tutaj miała miejsce w tej sprawie i za jaką czynność powinna być sankcja nałożona w postaci czy to opłaty za właśnie pozbycie się odpadów, czy to kary pieniężnej za zbieranie odpadów, przetwarzanie ich bez zezwolenia. No i kto powinien odpowiadać za takie działanie? Tutaj te przepisy mówią, że za zbieranie lub przetwarzanie odpadów bez zezwolenia lub gospodarowanie takimi właśnie odpadami bez zezwolenia wymierza się karę pieniężną. I teraz no, w tej sprawie mamy do czynienia tak. Z jednej strony pan skarżący na mocy tego właśnie porozumienia z fundacją przekazał jej nieodpłatnie te opony na rzecz utworzenia właśnie prawda, rodzaju ogrodu, takiego parku, gdzie no, przedmioty zyskują drugie życie, przedmioty, prawda, opony służą jakby właśnie umocnieniu stawów, służą założeniu jakichś właśnie zieleńców, które w tym parku będą później funkcjonowały. No i też ze wcześniejszych postępowań z decyzji właśnie wójta Suwałk wynika, że no, takie zastosowanie te opony rzeczywiście znalazły. Natomiast faktycznie w tej sprawie no, stosownego zezwolenia fundacja nie uzyskała i została w wyniku kontroli ta fundacja ukarana właśnie karą za zbieranie odpadów, przetwarzanie tych odpadów bez zezwolenia. Dodatkowo też w wyniku tej samej kontroli pan skarżący już wcześniej, jeszcze przed tą decyzją skarżoną dzisiaj, był ukarany na podstawie artykułu 175 ustawy o odpadach w tym brzmieniu właśnie obowiązującym w roku 2018. On był ukarany za to, że przepis mówił tak, kto będąc posiadaczem odpadów zleca wbrew przepisowi artykułu 27 ustęp 2 gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, podlega karze aresztu lub grzywny. No i taka grzywna w postaci mandatu 500 zł tutaj została wymierzona. A więc mamy tutaj do czynienia ze strony tych samych organów zupełnie różnych ocen prawnych tego samego zdarzenia. W stosunku do skarżącego nałożenia tego mandatu na podstawie ustawy o odpadach i w stosunku do fundacji, do decyzji, która tutaj jest w aktach, ona jest decyzją ostateczną, jest decyzją w obrocie prawnym, to samo zdarzenie zostało ocenione właśnie jako zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez zezwolenia. W przypadku pana skarżącego właśnie zlecenie takiego gospodarowania odpadów podmiotowi, który takiego zezwolenia nie posiadał, to jest fundacji.
No i mamy tutaj decyzję skarżoną, gdzie to samo zdarzenie zostało ocenione, ale już nie jako zbieranie odpadów i przetwarzanie, ale jako właśnie pozbycie się odpadów i ich właśnie przechowywanie w miejscu do tego no nieprzeznaczonym na terenie Parku Narodowego, co dodatkowo tutaj zostało, spowodowało, że ta opłata jest jakby dwukrotnie wyższa tak, niż taka zwykła opłata w tego typu sprawach. Więc w ocenie sądu no, nie może być w państwie, w demokratycznym państwie prawa też taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, że to samo zdarzenie jest raz oceniane przez te same organy w sposób inny niż pierwotnie miało to miejsce. To więc jest to pierwszy właśnie poważny zarzut i taka przesłanka do tego, żeby te decyzje zostały uchylone. W zasadzie stan faktyczny sprawy no jest taki dość jasny, konkretny tutaj. W samej decyzji też organ nie przeczy, że rzeczywiście te opony zgodnie z tym porozumieniem, zgodnie z faktami, które miały miejsce w sprawie, one miały być wykonane do umocnienia ogrodów, do przygotowania tych stawów, tak, które miały być powstać na terenie tego parku, a więc nie przeczy, że taki cel stanu rzeczywiście przyświecał. W żaden sposób tego w tych decyzjach nie zakwestionował, że być może, że ta umowa na przykład była zawarta dla pozoru, a strony w ogóle nie miały zamiaru prawda, przekazać, strona tutaj skarżąca nie miała zamiaru przekazać tych opon na rzecz stworzenia takiego parku, a strona, która je trzymała, czyli fundacja takiego parku nie miała stworzyć. To tutaj tego w tej decyzji nie ma, tego organy nie kwestionują, a więc niewątpliwie te kwestie, no, skoro są ustalone bezspornie, powinny być też być jednym z argumentów, dla których po prostu organy ustalą ten stan prawny i właściwie zastosują te przepisy związane z właściwą oceną tego zdarzenia. Tutaj no, sąd, nie mając też pełnych argumentów w tej decyzji, która jest taką decyzją po prostu no, napisaną w sposób bardzo pobieżny, można powiedzieć wręcz niechlujny, która nie odpowiada na argumenty strony skarżącej, nie polemizuje z nimi, nie wyjaśnia, nie przekonuje tej strony, że jednak organ ma rację, a nie strona, też nie może być poddana prawidłowo ocenie sądu. Dopiero taka decyzja, która zawiera wszystkie elementy wymienione w przepisach KPA, może być przez sąd prawidłowo oceniona. I tutaj no, sąd oczekuje, że ponownie tą sprawę oceniając, organ po prostu uporządkuje niejako stan tej sprawy, jednoznacznie oceni tą sprawę, no ponieważ jeżeli sięgniemy też do przepisów, choćby właśnie ustawy o odpadach, ona mówi wyraźnie też, że jeżeli już rozważa się karę pieniężną właśnie za to zbieranie odpadów, przetwarzanie ich bez zezwolenia, a jednocześnie w grę może wchodzić nałożenie w tej samej sprawie takiej właśnie opłaty podwyższonej, o której mowa w artykule 293, do tych przepisów o karze pieniężnej się już nie stosuje. A tutaj mamy miejsce z taką sytuacją, że wobec fundacji te przepisy zastosowano, w zasadzie wobec skarżącego poprzez to nałożenie mandatu za zlecenie takiego gospodarowania bez zezwolenia również, i jednocześnie w tej samej sprawie właśnie się stosuje taką opłatę, mimo że no z brzmienia tego przepisu, no a contrario, no albo się nakłada opłatę, albo się nakłada karę. I też na jeden z tych podmiotów, no bo z kolei przepisy o opłacie mówią, że jeżeli się nakłada opłatę na podmiot, który przekazał te odpady właśnie do składowania w takim miejscu, gdzie no nie ma nieprzygotowanym bez zezwolenia, to już na podmiot, który się te odpady przechowywał w tym miejscu, już się takie opłaty nie nakłada. Więc to wszystko jest ze sobą tutaj po prostu no niespójne, sprzeczne, wymaga uporządkowania i to są takie zasadnicze argumenty, dla których sąd tę decyzję uchylił. Tak, jesteśmy zadowoleni. Był to raczej
taki kształt orzeczenia sądu wynikał ze złożonego przez nas wniosku. Wnioskowaliśmy o to, żeby wadliwe decyzje zostały uchylone, czyli wyeliminowane z obrotu prawnego. Sąd się do tego przychylił, zauważył sprzeczności w tym postępowaniu, sprzeczności wcześniej wydawanych decyzji. Stwierdził, że organy muszą ponownie rozpatrzyć i mamy nadzieję, że tym razem i to bez zbędnej zwłoki organy prawidłowo zastosują przepisy prawa, czyli dojdą do przekonania takiego, że w tej sprawie, w tym stanie faktycznie w ogóle pan Sławomir Jakubowski nie powinien być obciążany tą opłatą. Czy myśli pan, że organy, które wydały te decyzje, bo to były dwie decyzje de facto, czy one wyciągną z tego wnioski, z tego dzisiejszego orzeczenia? W ocenie rzecznika zdecydowanie tak. Rzecznik Adam Abramowicz od samego początku jednoznacznie, bardzo kategorycznie się wypowiadał w kwestii jakby podejścia i argumentacji, która była podnoszona przez urzędników, którzy rozpatrywali to postępowanie, bowiem w jego ocenie mieliśmy do czynienia z rażącym naruszeniem przepisów zarówno prawa przedsiębiorców, procedury administracyjnej, jak również podstawowych zasad i praw przedsiębiorców, do których obrony został powołany rzecznik, instytucja rzecznika. Także cieszymy się z tego rozstrzygnięcia, bowiem w tym momencie to jest najbardziej korzystne tak rozwiązanie, bowiem organ jeszcze ma możliwość zweryfikowania, skonfrontowania z orzeczeniem, które zostało wydane przez sąd w tym postępowaniu. Zdaniem mecenasa reprezentującego rzecznika przedsiębiorców. Ta sprawa była wyjątkowo bulwersująca dla rzecznika, dlatego rzecznik jakby bezwzględnie całym swoim autorytetem i całym zespołem, który nad tym czuwał, oddział białostocki jest może niedużym, natomiast intensywnie pracowaliśmy, natomiast bez jakby samego udziału rzecznika i całego zespołu warszawskiego na pewno nie byłoby takiego wydźwięku tej sprawy. Czy wierzą w przyszły spokój Sławomira Jakubowskiego? Mamy taką nadzieję, wierzymy w to, że ta sprawa, ten wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego będzie też nauczką dla urzędników wydających podobne decyzje, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, Departament Ochrony Środowiska ma przede wszystkim stać na straży ochrony środowiska, a nie nakładania kar dla osób, które temu środowisku w żaden sposób nie zaszkodziły. A Sławomir Jakubowski? Bardzo się cieszę. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Suwałk, okolic, całej Polsce, że wspierali nas w tak ciężkich chwilach jednak. Zawsze kręci do tej pory wokół radości, że jednak można po ludzku podejść do pewnych rzeczy. Warto jednak pomagać. To, co wcześniej się zastanawiałem, czy warto pomagać, czy nie warto. Jednak warto pomagać, bo ktoś tam jednak stoi na straży nasz małych ludzi i jest w stanie wtedy przyznać nam rację w oczywistych rzeczach, które się podejmiemy, pomóc czy pomóc w jakichś realizacjach tego typu przedsięwzięć. Spokojne ponowne rozpoznanie tej sprawy, no bo decyzja została uchylona, nie unieważniona. Myślę, że ktoś, kto się pochyli nad tą sprawą, dojdzie do takich samych wniosków, jak w tej chwili sąd administracyjny. Ja pana pytam przed tą sprawą, teraz pana zapytam jeszcze raz. Do łóżka trochę, już może więcej żadnych przekazywania, żadnego pomagania żadnym fundacjom? Znaczy, pomagać trzeba na pewno, natomiast może się zagłębić bardziej w gąszcz przepisów, które nadal w tym kraju obowiązują. Wolałbym, żeby to zostało jakoś unormowane i bardziej czytelne dla nas, dla przedsiębiorców, dla zwykłych ludzi. Żeby to było jakoś czytelne bardziej, ale pomagać trzeba. Panie Sławomirze, nowe życie? Myślę, że tak. Mam nadzieję, że tak. Czekamy jeszcze na to wszystko, że to się uprawomocniło, ale myślę, że tak, tak. Przepisy o odpowiedzialności karnej urzędników są martwe. Wielu polityków, nie tylko lokalnych, w tej historii dało wyraz swemu wzburzeniu, żądając wyjaśnień czy pisząc na przykład interpelacje. Jaki będzie efekt? Zobaczymy. Póki co żaden nie zdecydował się na złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Czy choćby wojewódzcy radni dopilnują teraz, by ewentualne, choć niekonieczne postępowanie zostało przeprowadzone z poszanowaniem prawa? Czy dokończą, co zaczęli i nie ograniczą się wyłącznie do Facebooka i przysłowiowej burzy w szklance wody?